się, że się reprezentuje firmy Nagi Team. Natomiast chciałem wam powiedzieć o rozwiązaniu, którego użyliśmy do wirtualizacji. Chciałem wam powiedzieć o tym, że mi clicker nie działa. Ok. Natomiast tak, słuchajcie o Pythonie, o przezroczystych kontenerach, to jest właśnie taki Python w przezroczystym kontenerze. I o tym, jak to mamy środowisko hostingowe, gdzie na przykład na jednym serwerze chcemy umieścić przykładowo trzycyfrową liczbę użytkowników, tak żeby każdy z nich myślał, że ma swój własny dedykowany sprzęt. Moglibyśmy do tego użyć wirtualizacji sprzętowej, na przykład właśnie KVM-a czy Zena. Natomiast no, jeżeli dawalibyśmy każdemu użytkownikowi wirtualną maszynę, no to mielibyśmy trzycyfrową liczbę użytkowników na maszynie pod warunkiem, że dwie pierwsze cyfry to zero, bo to by się po prostu nie sprawdziło wydajnościowo. Możemy sobie wirtualizować na poziomie systemu operacyjnego, na przykład czy LXC czy OpenVZ, i to działa, natomiast problem jest taki, że ci wszyscy użytkownicy i tak używają tego samego systemu operacyjnego, tego samego Ubuntu, więc utrzymując kopię systemu dla każdego z nich, po prostu marnujemy ciężkie terabajty danych zupełnie bez najmniejszej potrzeby. Dlatego wymyśliliśmy sobie takie rozwiązanie, które spina proces wirtualizacji z procesem logowania użytkownika, przez co to jest bardzo, bardzo szybkie, bardzo przezroczyste i pozwala nam bez najmniejszego problemu wrzucać na przykład setki użytkowników na maszynę. Żeby zrobić wirtualizację per użytkownik, potrzebujemy po pierwsze wirtualizacji i do tego wybraliśmy LXC jako platformę, jako bazową technologię. Po drugie, potrzebujemy komponentu per użytkownik, czyli coś, co nam, coś, co się wepnie w proces logowania użytkownika w nową sesję SSH, w zadanie scrona i wszystkie tego typu momenty przejścia między systemem a konkretnym użytkownikiem. Kluczowym elementem właśnie LXC, czyli tego backendu do wirtualizacji, są namespace'y. To jest mechanizm, który pozwala na grupowanie jakichś procesów, wirtualizowanie jakichś zasobów dla jakichś procesów, także ona myśli, że ma na przykład dla siebie własny stos sieciowy albo własny system plików. My, tworząc to rozwiązanie, użyliśmy tylko części namespace'ów. IPCNS to jest izolacja komunikacji międzyprocesowej, tam nie ma nic ciekawego. Oprócz tego mount namespace jest tutaj kluczowy, bo powoduje, że każdy użytkownik widzi, po prostu ma własną wersję systemu plików, na przykład, także jest sam w slash home. Net namespace powoduje, że każdy użytkownik ma swój własny stos sieciowy, czyli też ma własny notebook, własny 127.0.0.1, na który nikt inny się nie może dostać, ma własny adres IP, własną trasę, własną tablicę routingu. Generalnie wygląda, jakby miał własny interfejs sieciowy. UTSNS to jest taka wisienka na torcie, która pozwala zmienić hostname dla pojedynczego użytkownika, więc on loguje się i widzi, że ma swoją własną maszynę. Big namespace nie wykorzystywaliśmy. To jest namespace, który pozwala grupie procesów dać własną numerację bitów, czyli ma własnego inita. Ten init wtedy zbiera, zachowuje się jak init, czyli nie można go zabić ze środka. Powoduje to, że wszystkie procesy jakieś tam osierocone właśnie są pod tego inita podpinane. Natomiast tego nie używaliśmy, bo to może być problematyczne, kiedy aplikacja użytkownika nagle okazuje się, że ma PID 1 i działa zupełnie inaczej niż by się tego spodziewało. User namespace, który teoretycznie mógłby się nam przydać, natomiast tego nie używamy ze względu na to, że w momencie, kiedy projektowaliśmy to rozwiązanie, user namespace, które teoretycznie pozwalają na przykład każdemu dać jego własny UI 0 i wtedy jest takim małym rootem, który nie może nic zrobić, to te user namespace'y były całkowicie niegotowe, one w ogóle nie działały. W tym momencie dalej są niegotowe, natomiast tylko trochę. W tym momencie działają, ale powodują problemy na przykład z bezpieczeństwem. Dlatego w dalszym ciągu nie planujemy ich użycia. Takie namespace'y no, jakoś trzeba stworzyć. Znaczy, tak czy inaczej, każdy proces jest zawsze w pełnym zestawie namespace'ów. Jeżeli nie wybrał jakichś lepszych, no to jest po prostu w domyślnym zestawie. Natomiast można je
tworzyć na dwa sposoby. Po pierwsze, są to opcje do wywołania systemowego klonu tego po prostu pod Next Forkiem. To są dodatkowe opcje, które pozwalają nowy proces rzucić do nowego namespace'u. Albo unshare, które powoduje, że bieżący proces jest właśnie przepinany do jakiegoś nowego namespace'u. Na przykład ten proces od tej pory ma własny stos sieciowy i od tej pory przestaje widzieć tak naprawdę resztę świata. Efektem stworzenia takich namespace'ów jest to, że są tworzone takie pliki pseudo w pracowaniu systemie. Każdy namespace ma odpowiadający mu taki pseudo plik. Co prawda takich plików nie można przeczytać, nie można ich zapisać, natomiast i tak dają ciekawe możliwości, bo po pierwsze, można taki plik otworzyć i wywołać na nim wywołanie systemowe setNS, które przenosi aktualnie działający proces do tego namespace'u, który właśnie został otwarty z tego pliku. Więc w tym momencie już nie mamy tylko tego, że proces może sam się odizolować i wymyślić, że on chce mieć własną sieć, ale też można się do sieci takiego już działającego procesu też wpiąć, oczywiście mając odpowiednie uprawnienia. Druga kluczowa sprawa to jest to, że to jest plik. To jest plik, on istnieje w systemie plików, więc można go gdzieś podmontować. Efekt tego jest dość ciekawy, bo po pierwsze, taki namespace nagle już ma nazwę, bo właśnie gdzieś go podmontowaliśmy pod jakąś nazwą i już możemy się do niego po tej nazwie odwołać. Po drugie, podmontowanie takiego pseudopliku gdzieś powoduje, że ten namespace jest utrzymywany przy życiu, nawet jeżeli wszystkie procesy w jego środku już zakończyły działanie. Czyli można sobie taki namespace skonfigurować raz i go później trzymać przy życiu na przykład tak długo, jak użytkownik ma konto, żeby ich nie tworzyć i nie usuwać w kółko. Drugim właśnie kluczowym komponentem do naszego rozwiązania jest PAM. To jest, powiedziałem, że wszyscy znają, natomiast to jest właśnie ten komponent, który praktycznie w każdej dystrybucji jest wpięty we wszystkich punktach, gdzie jakby sterowanie przechodzi z kontekstu systemu, czyli coś, co się dzieje dla całego systemu, na kontekst pojedynczego użytkownika, czyli nagle robimy coś dla tego użytkownika w jego imieniu, na przykład odpalamy zadanie z grona, na przykład użytkownik zalogował się przez SSH i trzeba mu uruchomić shell'a. Tego typu mechanizmy, czy tego typu sytuacje właśnie są obsługiwane przez PAM. Teraz PAM ma tak naprawdę cztery kluczowe komponenty, submoduły. Auth po prostu sprawdza tożsamość użytkownika, czyli na przykład weryfikuje hasło. To nie musi być hasło, to mogą być smart karty, to może być cokolwiek. Natomiast po prostu sprawdza, czy użytkownik jest tym, za kogo się podaje. Account powoduje, że obsługuje to, że obsługuje lokalną politykę, na przykład dostępu do kont, przykładowo jakieś wygasanie haseł, czy też na przykład, nie wiem, jakieś ograniczenia godzinowe, że nie można się po godzinach pracy zalogować do systemu. Tego typu rzeczy, które mogą użytkownika nie wpuścić do systemu, ale nie są związane z jego tożsamością. Password po prostu realizuje zmianę haseł. Czyli teraz na przykład każdy program typu Passwd, czy jakieś graficzne narzędzia, czy cokolwiek, nie musi umieć pisać po etc. shellu, tylko robi to moduł do PAM-a. Natomiast dla nas najbardziej interesujący jest moduł session, który jest wywoływany, też wchodzi w życie, bawi się przy każdym otwarciu sesji dla nowo zalogowanego użytkownika, czy też nowo otwartego jakiegoś procesu. Czyli w momencie, kiedy użytkownik już zalogował się, czy potwierdził swoją tożsamość przez moduł auth, moduł account stwierdził, że konto nie jest zablokowane, to wtedy moduł session konfiguruje takiemu użytkownikowi sesję. Na przykład to są rzeczy typu jakieś zmiany środowiskowe, czy odszyfrowanie katalogu domowego. Takie rzeczy właśnie robi moduł session, albo robi przezroczystą wirtualizację, tak w naszym przypadku. Konfiguracja PAM-a to jest trochę posprzątany plik konfiguracyjny, bodajże domyślnie z Ubuntu. To tak może wyglądać, prosta konfiguracja, która robi mniej więcej to samo, czego wszyscy spodziewają, czyli sprawdza hasło w etc. shadow. Natomiast możemy sobie do tego dopisać jedną linijkę, na przykład właśnie moduł
pan Python, który robi dokładnie to, co wynika z jego nazwy, czyli po prostu pozwala na obsługę czy napisanie modułów do pana w Pythonie. I na przykład taki moduł może mieć dosłownie trzy linii. No ten akurat moduł po prostu wycina wszystkich łącznie z rootem, więc nie polecam jego używania. Natomiast no, widać, że powiedzmy, analogiczny moduł przechodzący razem z panem, pan Deny, no, to jest prawie 100 linii jak C. Znaczy, przy czym większość z tych 100 linii jak to są komentarze, licencje i tego typu rzeczy. Ten prawdziwego kodu jest niewiele, natomiast też, no, żeby taki moduł zbudować, to trzeba mieć środowisko jakieś przygotowane, no, zbudować, zainstalować i tak dalej. Moduły do pan Python w zasadzie no, można pisać filmem od razu gdziekolwiek. Więc proces rozwoju jest pozbawiony szybszy, wygodniejszy. Więc mamy w zasadzie już wszystkie klocki do tego, żeby zbudować sobie po prostu przezroczyste kontenery uruchamiane w momencie logowania użytkownika. Więc tak, mała uwaga na temat kodu. Tutaj kod nie jest, nie publikowałem tego kodu w całości, na przykład gdzieś na GitHubie czy innym tego typu serwisie, bo tak naprawdę większość ciekawych rzeczy jest na tych slajdach, a z kolei zdecydowana większość kodu, który u nas działa na produkcie, to jest po prostu nasza polityka, to są na przykład nasze ścieżki, nasze konfigi, więc to po prostu nikogo nie interesuje poza nami. Teraz pierwszy problem, na jaki się natkniemy przy pisaniu takiego modułu, to jest to, że z Pythona nie da się standardowo dostać do wywołań systemowych, na przykład typu NS, typu mount. Więc no, pierwsze podejście i od razu ściana. Natomiast jest bardzo fajna biblioteka. Ona przychodzi też standardowo z Pythonem od którejś wersji, nazywa się ctypes i pozwala na bardzo prosty interfejs z Pythona do bibliotek C. Tutaj ten kod wygląda może odrobinkę strasznie, natomiast zdecydowana jego większość to po prostu jest jakiś boilerplate, który w każdym języku będzie wyglądał tak samo. To nie ma żadnego związku z interfejsem Pythona do C, a sam interfejs Pythona do C to jest tyle. To jest import biblioteki, otwarcie jej i wywołanie funkcji po prostu. I teraz w tym momencie już biblioteka ctypes sama wymyśla, na co zrzutować, jakiego typu po prostu dane, typy argumentów do tej funkcji z biblioteki C po prostu wymyśla sama na podstawie przekazanych z kodu Pythonowego. Więc w ten sposób można bardzo łatwo wysekwoltować cały proces. No, to przychodzi, jakby ryzyko jest. No. Drugi problem, wydajność. No, Python jest językiem skryptowym, wolnym i tak dalej. Więc no, pytanie, czy to jest problem? Tak naprawdę okazuje się, że w praktyce nie jest to problem, że to nie są operacje, które wykonuje się jakoś tam jakoś super często, bo takie namespace'y są tworzone efektywnie raz na użytkownika. Więc tutaj nawet jeżeli ten kod nie jest jakoś super optymalny, to można, nie boli to strasznie. Poza tym, zawsze bardzo łatwo można albo kluczowe komponenty, albo całość przepisać do C. A w tym momencie po prostu ten kod w Pythonie działa o wiele lepiej od kodu w C, który nie istnieje. Więc to jest jakieś. Możemy w zasadzie już z kodem zakładać sobie te namespace'y. Zaczynamy od najprostszych, czyli IPC NS i UTS NS. To jest standardowe podejście, gdzie najpierw próbujemy przejść do takiego namespace'u, jeżeli on istnieje, to znaczy jeżeli został podmontowany na przykład varran IPC NS i przez login użytkownika. Jeżeli się to udało, to znaczy, że właśnie bieżący proces został do tego namespace'u przepięty i komunikacja międzyprocesowa właśnie nagle zaczęła działać w kontekście tego jednego użytkownika i on tam już na przykład nie widzi semaforu zesłać kogoś innego. Natomiast jeżeli się to nie udało, no to właśnie to zróbmy, czyli tworzymy nowy namespace przez unshare, bo chcemy stworzyć nowy namespace dla bieżącego procesu, więc nie możemy użyć tutaj klon z jakimiś opcjami. Przypnijmy ten namespace właśnie montując go w katalogu varran IPC NS user. Dla UTS NS, czyli dla nazwy hosta, wygląda to identycznie. Natomiast jeszcze dodatkowo, jeżeli stworzyliśmy ten namespace, to trzeba go skonfigurować, czyli ustawić tę nazwę hosta taką, jak chcemy, żeby użytkownik widział. Bo IPC NS nie ma żadnej konfiguracji i po prostu działa. Z
Konfiguracją sieci jest tutaj duże, duże pole do popisu, tą sieć można sobie konfigurować, no, jak się komu podoba, tutaj jest wiele podejść, każde jest dobre. Natomiast my wybraliśmy takie rozwiązanie, gdzie każdy użytkownik ma swoją własną sieciówkę. Te sieciówki są wpięte w jednego wspólnego bridge'a, a z kolei host jest routerem dla tych wszystkich kontenerów tego użytkownika. Mógłby być na przykład też bridge'em, czy też mogłoby to być zupełnie przezroczyście wpięte, że po prostu to byłaby cały czas jedna i ta sama sieciówka, ale każdy użytkownik miałby swój własny adres MAC na przykład. Są różne podejścia w tej kwestii. Natomiast skonfigurowanie takiego namespace'u jest troszeczkę bardziej skomplikowane niż skonfigurowanie na przykład UTS namespace. Więc tutaj wspomagamy się trochę zewnętrznymi narzędziami. Tutaj to jest też dodatkowy argument w sprawie wydajności Pythona, gdzie całą w zasadzie całą wydajność i tak zjada odpalanie kilku zewnętrznych procesów. Więc tak, no, na początek oczywiście, jeżeli ten namespace już istnieje, to się do niego przełączmy data. Jeżeli nie istnieje, no to efektywnie wykonujemy kilka tutaj poleceń IP czy też BRCTL, czy po kolei tak, tworzymy namespace, potem tworzymy parę urządzeń VETH. Taka para urządzeń VETH to jest para spiętych ze sobą Ethernetu, gdzie pakiet wchodzący na jedno urządzenie wyjdzie na drugim i odwrotnie. I teraz możemy jeden koniec, jedno takie urządzenie VETH przenieść do net namespace'u, to właśnie IP link set urządzenie net NS nazwa. I wtedy powoduje to, że mamy komunikację pomiędzy tym nowo utworzonym net namespace'em a światem zewnętrznym, czyli już nagle nie jest odcięty od świata, tylko taki net namespace ma dostęp normalnie do sieci. Podnosimy interfejs, dodajemy go do bridge'a i to jest tyle, jeśli chodzi o konfigurację, powiedzmy, na zewnątrz, na hoście. Tutaj właśnie skąd się też wzięło to VARRAN IPCNS, VARRAN UTSNS? Stąd, że narzędzie IP właśnie też już umie robić dokładnie to samo, co my robimy z innymi namespace'ami, czyli umie stworzyć taki namespace i podpiąć go pod jakąś nazwą, właśnie domyślnie. Po prostu korzysta z takiej terminologii VARRAN.NET.NS przez nazwę namespace'u. Dlatego też po prostu dla konsekwencji wybraliśmy VARRAN IPCNS i podobne. Skoro mamy już taki net namespace, bo go przed chwilą stworzyliśmy, no to musi się udać do niego przełączyć. I w tym momencie te pozostałe polecenia, które się tam dzieją, one są uruchamiane już wewnątrz tego net namespace'u, już wewnątrz sieci dla użytkownika. Więc tak, zmieniamy nazwę temu VETH, którą przed chwilą założyliśmy, na ETH0, bo to lepiej wygląda, jak użytkownik ma interfejs ETH0 niż jak ma na przykład tam VETH i losowy jakiś numer. Podnosimy loopback, bo bez tego się dzieją coś śmieszne rzeczy. Podnosimy ten świeżo dodany interfejs VETH. No i okej, nadajemy mu jakąś adresację, ustalamy routing i działa. Właśnie, dlaczego nie DHCP? DHCP tutaj wydaje się naturalnym jakimś wyborem, natomiast jest z tym problem taki, że po pierwsze, klient DHCP tworzy sobie jakieś pliki, że to są udziały, czy nawet bitfile, czy coś takiego, więc trzeba temu klientowi też zwirtualizować system plików, tak żeby poszczególni użytkownicy nawzajem sobie nie wchodzili w drogę i nie pisali nawzajem po własnych udziałach DHCP. Natomiast większy problem jest taki, że do poprawnego, takiego w pełni zgodnego ze sztuką działania, klient DHCP po prostu musi wisić cały czas w pamięci, bo ten wydział kiedyś nam wygaśnie, trzeba go odświeżyć, bo jeżeli nie ma, to serwer DHCP go przyzna komuś innemu. Więc tutaj mamy cały czas wiszący w tle proces. On tam waży grosza, poniżej megabajta, natomiast no, jeżeli mamy jakąś dużą liczbę takich kontenerów na maszynie, no to się uzbiera, ale jest to całkowicie niepotrzebny koszt, więc powiedzmy, adresy IP konfigurujemy całkowicie statycznie. Kolejny obszar, gdzie jest duże pole do popisu, to są mount namespace'y. To jest widok systemu plików, gdzie mamy na przykład, chcemy na przykład, żeby użytkownik był głęboko przekonany, że on jest sam na tej maszynie, więc jak na przykład jak wylistuje slash home, no to powinien tam widzieć tylko siebie. Zwłaszcza jeżeli ma username Kevin na przykład.
wtedy, żeby zrobić coś takiego, to tak, to jest nasze slash home, jak ono istnieje na początku normalnie. Więc zróbmy sobie drugą równoległą hierarchię, gdzie każdy użytkownik ma swój katalog, znaczy po prostu swój katalog slash home, w nim jest jego katalog o nazwie taki, jak jego login. To są zwykłe puste katalogi, nic tu nie ma. Więc wmontujmy sobie zawartość katalogu domowego właśnie do tam gdzieś na bok. To jest w zasadzie nieistotne, jak ta lokalizacja się nazywa, natomiast to musi być gdzieś obok, poza normalnym slash home. Jak już mamy, wmontujemy sobie ten katalog, to możemy go przenieść z powrotem na slash home. I wtedy efekt jest taki, że w tym katalogu slash home widzimy ten katalog, który stworzyliśmy jako tam jakiś właśnie dla tego użytkownika, ale jakby z powrotem jeszcze w środku jest oryginalna zawartość home. To jest, powiedzmy, jest troszkę skomplikowane, dlatego żeby mieć takie same ścieżki dla użytkownika, który się zalogował i on widzi, że ma katalog domowy na home przez username, i żeby root też widział katalogi domowe użytkowników w home przez username. Bo jeżeli byśmy zrezygnowali z tego założenia, to można to uprościć, ale wtedy admini mają większy problem, bo muszą to ogarnąć. W zasadzie pozostaje tylko później już po sobie posprzątać, czyli wmontować jakiś pusty katalog tam na miejsce tego /ns, albo na przykład, jeżeli to jest rzeczywisty system HIPPO, to można go też odmontować w ogóle. Bo już nie jest do niczego potrzebne, a po co ma, przeszkadzać. Kod w Pythonie do tego no nie jest specjalnie ładny, natomiast to wynika głównie z tego, że te wszystkie katalogi nazywają się prawie tak samo, bo to jest ns przez user przez home, ns przez user przez home przez user, home przez user i tak dalej. Natomiast ten kod robi dokładnie to samo, co było na tych poprzednich slajdach, z jedną tylko uwagą, taką, że żeby dało się właśnie wywołaniem mount przenieść jakiś katalog, to najpierw trzeba jego zamontować po prostu w tym samym, jego samego na siebie trzeba zamontować z opcją bind, bo inaczej się go przenieść nie da, bo musi być osobnym punktem montowania. Taka po prostu specyfika Linuxa i jego VFS-a. Parę tutaj rzeczy, dodatkowych informacji, bo mount.ns jest naprawdę tutaj tym, czym można zrobić najwięcej, najciekawszych rzeczy. Jedna sprawa, która do niedawna jeszcze była problemem, to była taka, że nie było pliku na przykład prod.speed.ns przez MND, który opisuje ten namespace. Czyli trzeba było, czy nie można było już wejść do istniejącego namespace'u, trzeba było stworzyć drugi taki sam. W przypadku przestrzeni systemu plików to nie jest aż takim problemem, bo file system jest file system i czy go zamontujemy w jednym miejscu czy w drugim, no to wygląda tak samo. Natomiast to już właśnie w wersji 3.8 jest poprawione i można w ten sposób wejść do istniejącego namespace'u, coś tam też na przykład domontować, bo wcześniej było tak, że żeby na przykład zamontować użytkownikowi jakiś dodatkowy katalog, no to trzeba było poubijać procesy, bo nie dało się wejść do jego namespace'u, żeby tam zagrzebać. Inną ciekawą opcją, którą można zrobić, to na przykład można podmontować użytkownikowi katalog typu USR Local, jakiś po prostu pusty katalog, w którym on ma prawa do zapisu. Do tego możemy mu jeszcze podlinkować fake roota zamiast sudo, więc jeżeli sprawdzi, że ma UIF 0, może pisać do USR Local i tak naprawdę większość narzędzi, jakichś tam skryptów już w tym momencie jest całkowicie szczęśliwa, bo zainstalowała właśnie w systemie coś. No mimo, że to zainstalowała tylko temu jednemu użytkownikowi, ale dla niego to wystarcza. Inną jeszcze fajną rzeczą, którą można zrobić, to jest NSS Extra Users. To jest moduł do NSS z kolei, który pozwala na trzymanie takich plików jak password, shadow i group w innym miejscu. To jest zaszyty na sztywno warlib Extra Users katalog. Natomiast można też właśnie po prostu każdemu użytkownikowi wmontować tam coś innego. Więc na przykład nie trzeba już się uciekać do takich sztuczek, że nie wiem, że zabraniamy użytkownikom czytać z etc. passwordę, żeby nie zobaczyli, jak są inni userzy w systemie.
no, tylko wtedy też na przykład nie zobaczą UID-ów użytkowników systemowych, nie zobaczą swojego UID-u i to działa trochę brzydko. A z takim rozwiązaniem można zrobić coś takiego, że w passwordy shadow group, tych podstawowych w ETC, są po prostu tylko i wyłącznie konta systemowe. Żadnych kont użytkowników, żadnego niczego. A do tego każdy użytkownik ma swoją własną wersję właśnie katalogu warlib extra users, który po zalogowaniu wmontowujemy mu właśnie tam warlib extra users. Więc w tym momencie użytkownik ma zestaw taki, że użytkownicy systemowi z ETC passwordę plus on sam z warlib extra users passwordę. Wszystkie pliki są dostępne do odczytu, nie ma żadnych problemów tutaj z uprawnieniami. Informacja o innych użytkownikach nam nigdzie nie wycieka. Trochę pobocznym tematem jest na przykład to, że możemy takiemu użytkownikowi przemontować główny system plików w ogóle tylko do odczytu. Czyli na przykład, nie wiem, jeżeli zdarzy się, że gdzieś tam na przykład były jakieś na przykład złe uprawnienia czy cokolwiek, to jest jeszcze jakaś dodatkowa linia obrony, żeby ten użytkownik nam nie zaszkodził. Na przykład to też pozwala się zabezpieczyć przed tym, że jeżeli uruchamiamy coś typu na przykład klienta DHCP, no to on po prostu wybuchnie, zamiast nam napisać coś w systemie. Więc tutaj jeżeli tylko sam ten katalog domowy użytkownika jest na innym systemie plików i jest zapisywalny, no to można sobie taki twój system przemontować tylko do odczytu. Więc jest wtedy po prostu prościej diagnozować problemy i jest też odrobinkę bezpieczniej. Natomiast, żeby jeszcze zachować tutaj tą pełną iluzję, że ten użytkownik jest sam, to trzeba, tak, można zrobić coś takiego, to też się względnie niedawno pojawiło, wcześniej trzeba było łatać jądro, żeby użytkownicy nie widzieli procesów innych. To się sprowadza do zmiany uprawnień w /proc. Natomiast, powiedzmy, to załatwia ten problem, że po prostu tych innych procesów nie widać. Do tego właśnie też jeszcze trzeba odmontować, czy też zamontować puste katalogi w miejsce na przykład /sys, /varlog i tego typu rzeczy. Takie rzeczy, które potencjalnie zawierają informacje o innych użytkownikach w systemie. Natomiast to są właśnie rzeczy, to jest parę katalogów na krzyż, właśnie tam /sys, /varlog, parę rzeczy jeszcze var i to wszystko. Drugim kluczowym filarem LXC, czyli tej wirtualizacji, której używamy, to są cgroups. Natomiast o tym nie będę się jakoś rozgadywał specjalnie, tylko bardziej wspomnę. To jest mechanizm do limitowania zasobów, czyli na przykład nie chcemy też dopuścić do tego, żeby jeden użytkownik nam zajął wszystkie procesory albo całe IO do dysków, więc do tego służą cgroups, można to limitować, na przykład, czy też zajętą pamięć. Cgroups, tak jak namespace, są hierarchiczne, natomiast różnica jest taka, że one już od zawsze mają nazwy, bo są reprezentowane przez katalogi w specjalnym pseudosystemie plików, więc po prostu tworzenie takiego namespace'u, przepraszam, takiej cgroupy, od razu zawsze nadaje mu nazwę. I tutaj każdy podsystem, który można limitować zasoby w CPU, czy block IO, czy pamięć, można go podmontować niezależnie i wtedy można grupować te procesy jakkolwiek. Natomiast właśnie przez to, że tutaj jest ta hierarchia, powoduje to, że to zupełnie przezroczyście współpracuje na przykład z LXC, które też korzysta właśnie intensywnie z cgroups. Po prostu jedno jest zamieszczone w drugim. Na przykład mamy dokładnie też taką konfigurację na produkcji, gdzie wewnątrz wirtualki LXC mamy kontenery, span container. Po prostu to działa, te systemy nawet nie muszą za bardzo o sobie wiedzieć. Można sobie sprawdzić na dowolnym procesie, do jakich on należy z grup. No i właśnie, najprostsza konfiguracja jest taka, że w każdym z tych podsystemów w każdym z tych podsystemów montujemy, przerzucamy proces do cgroupy o takiej samej nazwie. Natomiast to nie jest to konieczne. Tutaj na przykład są podsystemy, niektóre są bardzo ciekawe, na przykład perf event, który robi coś z perfem, który robi coś, do czego nie do końca jestem pewien, co robi. No ale można ponoć tego zrobić coś fajnego. Natomiast
Natomiast właśnie widać tutaj, to są kontrolery C-Groups, bodajże z wersji 3.2, natomiast nie wiem, czy jakieś nowe ciekawe się pojawiły. Więc tutaj widać, że większość tego się opiera o limitowanie procesorów w ten czy inny sposób, no bo to jest też najprostsze. O zliczanie czasu procesora, o przypinanie do poszczególnych procesorów fizycznych, ale na przykład też jest coś takiego jak memory, która ogranicza maksymalną zajętą pamięć. Przy czym to jest po prostu brutalne ograniczenie na wszystko, na pamięć procesów, na page cache, no, na wszystko. Jest w momencie, kiedy ta pamięć jest przekroczona, wchodzi on killer od razu i sprząta. Więc tutaj nie ma na przykład czegoś takiego, że proces no gdzieś na chwilę wyjdzie poza te limity. Od razu wchodzi on killer. Na przykład devices jest czymś takim trochę dziwnym, bo de facto nie zajmuje się to kontrolą wydajności, tak jak pozostałe podsystemy, tylko zajmuje się kontrolą dostępu do urządzeń. To możliwe, że powinien być to namespace. Natomiast jest to C-grupa i można, na przykład korzystając z tego kontrolera, można powiedzieć, że procesy będące wewnątrz tej C-grupy z plików slash dev mają dostęp tylko na przykład do dev 0. Tam się podaje po prostu po numerach urządzenia, więc nie ma tutaj na przykład ryzyka, że po nazwie, że ktoś sobie zrobi drugie tam dev SDA i na nim pogada. Nie, to po prostu jest ograniczenie dostępu po urządzeniach. Osobno można tutaj ograniczać dostęp do odczytu, do zapisu, ale też osobno do nkanonu. I na przykład domyślna konfiguracja LXC pozwala każdemu stworzyć każdy plik urządzenia, ale nie pozwala z nich później korzystać. Dzięki temu UDF jako tako jeszcze działa. Troszkę nie wiem, blok IO to w miarę pozwala na ograniczenie IO do dysków, przy czym to jest tak trochę w sferze pobożnych życzeń niestety. Znaczy da się, ale trzeba się tutaj nakombinować. Freezer też jest ciekawy, bo też właśnie nie kontroluje zasobów jakichś wydajności, tylko po prostu pozwala na takie atomowe, całkowicie niepodzielne zatrzymanie całej C-grupy. Czyli na przykład to jest jeden z małych klocków potrzebnych do tego, żeby takie kontenery na żywo migrować, co od kilku lat jest rozwijane i chyba jeszcze się nie stało tak naprawdę. Aczkolwiek wiem, że coś się w tym kierunku ostatnio ruszyło. Natomiast to może też się przydać w innej sytuacji, kiedy nagle trzeba teraz już zatrzymać wszystkie procesy tego użytkownika. To jest jedno echo i to jest całkowicie atomowe, nawet jeżeli użytkownik jest na tyle sprytny, że ma dwa procesy, które sobie nawzajem wysyłają z nich kont. Na przykład to coś takiego jest ciężko strzela. Zablokować C-groups od razu. Natomiast kod tutaj jest, powiedzmy, nie ma tu żadnych czarów. To jest po prostu ustalenie nazwy C-grupy, przy czym ona musi się zawierać wewnątrz tej C-grupy dla bieżącej wirtualki, dlatego że limity są hierarchiczne i powoduje, system C-grups pilnuje tego, żeby grupa jakaś zagnieżdżona nie dostała więcej zasobów niż grupa nadrzędna. Czyli na przykład jeżeli cała wirtualka, cały kontener LXC ma przykładowo 8 GB pamięci przydzielone, to nieważne jakby proces nie kombinował, to proces wewnątrz tego we własnej C-grupie, ta C-grupa nigdy nie dostanie więcej niż 8 GB, po prostu nie da się tej pamięci przydzielić. Po prostu próba ustalenia wyższego limitu skończy się błędem i generalnie system tego pilnuje, więc tutaj trzeba po prostu pamiętać, żeby tworzyć te C-grupy gdzieś pod bieżącą hierarchią, żeby trzymać się tych limitów. I tak naprawdę sprowadza się to do tego, że tworzymy katalogi. W każdym z tych katalogów od razu pojawia się m.in. plik tasks, który po prostu zawiera pidy procesów. Więc przeniesienie procesu do C-grupy polega na tym, że wpisujemy jego bit do tego pliku. Tutaj właśnie też jest ciekawa różnica w stosunku do namespace'ów, gdzie do C-grupy można przenieść proces z zewnątrz. To znaczy jakiś na przykład demon pilnujący całego systemu może te procesy między C-grupami przenosić. W przypadku namespace'ów takiej możliwości nie ma, z dokładnością do jakichś szatańskich czarów speedrace'a. Więc jest pewna różnica. Natomiast oczywiście
Najciekawszą rzeczą jest, to jest to wykropkowane, co pozostaje jako ćwiczenie dla czytelnika, bo tutaj są, to są po prostu ustalone wszystkie wartości limitów, czyli właśnie tutaj trzeba wymyślić, ile temu użytkownikowi dać pamięci, ile mu dać czasu procesora i wszystkie tego typu rzeczy, no bo skąd te dane się wziąć muszą. Więc jak już to ustalimy, to wystarczy w zasadzie wpisać ten pil i tyle. Szybko mi poszło podejrzanie, więc pytanie, czy są pytania, czy może coś... Ja mam takie pytanie właśnie dotyczące tego rozwiązania. Jak to wygląda? Ile plików jest własnych użytkowników, a ile jest wspólnych dla wszystkich? To znaczy, tak, czy pytasz o nasz system, no to jest tam ileś gigabajtów zainstalowanego jakiegoś tam, no po prostu systemu, jakieś web serwery, aplikacje, co da na pił. To jest po prostu system, nie? Użytkownik ma swoje rzeczy gdzieś tam, coś home przez user i to są z kolei jego zabawki, więc to są części całkowicie rozłączne i tutaj zależy po prostu, ile ten użytkownik danych na przykład. Nie, no bo może mieć tam, nie wiem, 5 kilobajtów HTML, a może mieć, nie wiem, całego CRM-a, cokolwiek. Natomiast, weźmy tutaj, co jest w miarę, podejrzewam, bardziej interesujące, no to jest kwestia tego, ile plików systemowych trzeba schować, żeby użytkownik myślał, że jest sam. Na przykład, nie wiem, takie rzeczy jak PassWD, jak Shadow, jak Group, które normalnie zawierają informacje o wszystkich, a powiedzmy, w praktyce właśnie trzeba udawać, że tam jest informacja tylko o jednym userze. Takich plików wbrew pozorom jest bardzo mało. To jest właśnie to PassWD Shadow Group, które załatwiamy jednym mountem, bo tutaj montujemy co trzeba, jeden katalog jako value w extra users. I oprócz tego, właśnie to są rzeczy raczej nawet nie związane z konfiguracją, a rzeczy typu właśnie na przykład jakieś logi, czy jakieś sysfs, w którym są te grupy wszystkie widoczne i tam na przykład też widać loginy użytkowników. To są takie rzeczy, ale samego tego, że tak naprawdę, żeby użytkownikowi nakłamać, że on jest sam, to przede wszystkim trzeba schować listę tych użytkowników, czyli to PassWD Shadow Group, trzeba schować zawartość home'a i trzeba schować procesy innych użytkowników. I to załatwia na zdecydowaną większość przypadków, kiedy użytkownik może w ogóle kogoś innego na systemie zobaczyć. Czyli jak użytkownik wchodzi na katalog główny swojej wirtualnej maszyny i napisze ls, to mu się wydaje, że to jest maszyna rzeczywista, tak naprawdę to jest współdzielone. To jest właśnie system jest całkowicie współdzielony między użytkownikami. Natomiast te czary, które tam pokazywałem z montowaniem home'a tam i z powrotem, powodują, że użytkownik, jeżeli wylistuje sobie slash home, to ma do tego pełne prawo, może to oczywiście zrobić i widzi tam tylko i wyłącznie siebie. Więc też w ten sposób jest przekonany, że jest na tym systemie sam. Bo, a na przykład, jeżeli zarobuje się inny użytkownik, to w jego mountain space'ie zrobimy coś analogicznego, ale dla home'a tego drugiego użytkownika. Więc oni obydwaj będą zalogowani na tym samym file systemie, będą korzystać dokładnie z tych samych binariów, ale każdy wylistuje slash home i zobaczy tam co innego. Więc w ten sposób na przykład, w pewien sposób nawet nie ma co o tym myśleć jako o kontenerze, o maszynie wirtualnej, o czymś takim, tylko to jest coś bardzo lekkiego, gdzie przykrywamy użytkownikowi jego katalog domowy i parę drobiazgów, a efektywnie ma praktycznie taką izolację, jaką miał własną maszynę wirtualną. Ja mam pytanie takie następujące. Co się stanie użytkownikowi proces jakiś zacznie zjadać dużo pamięci? To znaczy w przypadku na przykład maszyn wirtualnych typu KHL, OpenVZ, to pamiętam, że zaczyna system gościa walić do słabka. To znaczy tak, to też... Będzie ogromna przed serwera, przed maszyną w ten sposób. Jeśli chodzi o kontrolę pamięci, to są tak naprawdę dwie podstawowe
jakieś kontrolki. Jedna to jest maksymalna zajętość pamięci fizycznej, a druga to jest maksymalna zajętość pamięci i przestrzeni wymiany. Czyli na przykład jeżeli ustawisz te limity różno, to ten proces nigdy nie wyjdzie na słabo, bo po prostu skończy mu się pamięć fizyczna i dostanie on gierę. A jeżeli na przykład ustawisz ten proces, ustawisz limit na pamięć wymiany troszkę wyżej, no to wtedy będzie mógł wyjść tyle właśnie. Albo na przykład też powiedzmy, tutaj jest to kwestia jakiejś lokalnej polityki, gdzie możesz na przykład w ogóle zrezygnować z opcingu i na przykład, nie wiem, jeżeli masz maszynę, która ma przykładowo 100 GB pamięci i uruchamiasz tam 100 wirtualek po gigabajcie każda, no to wtedy w zasadzie jesteś w domu, bo nigdy nie przekroczysz tej pamięci, bo w momencie, kiedy jakikolwiek proces zacznie zajmować gigabajt, no to dostanie on killerem od razu. Też jakakolwiek grupa procesów, jakikolwiek użytkownik, jak przekroczy ten limit, no to dostaje on killerem. Więc tutaj dodatkowe zabezpieczenia są potrzebne przede wszystkim do tego, żeby poradzić sobie w przypadku oversellingu, gdzie masz na przykład właśnie 100 GB w maszynie, a sprzedajesz tej pamięci przykładowo terabajt, nie? I zakładasz, że po prostu nie wszyscy naraz będą z tego korzystać. No, że to jest mocno śliskie założenie, które się nie sprawdza, ale tutaj można jakiś tam z jakimś delikatnym oversellingiem się bać. Ale w konfiguracji takiej, że nie sprzedajesz więcej niż masz, po prostu ustawiasz limit na przydział i proces tego nie wyskoczy, nie ma opcji. Jeszcze na przykład takie pytanie, czy można dać użytkownikowi dostęp do urządzeń specjalnych jak TUN, TAP czy OpenVPN? Tak, jeśli chodzi o TUN, TAPy, szczerze, prawdopodobnie, znaczy, powiedz tak, nie próbowałem. Natomiast tutaj spodziewałbym się, że trzeba by dać temu użytkownikowi podwyższone uprawnienia, czyli CapNet Admin, które właśnie to jest, na chwilę obecną jest to ryzykowne, bo w tym momencie to nawet chyba by dało temu użytkownikowi uprawnienia do modyfikacji sieci na hoście, co jest bardzo złym pomysłem. Natomiast do tego ma między innymi służyć user namespace, który takie rzeczy odizoluje, gdzie docelowy plan, który w tym momencie działa z dokonalnością do błędów, jest taki, że tworzysz nowy user namespace i tam masz osobną, w ogóle osobne capabilities, osobne uprawnienia, osobną numerację UID-ów, więc masz w środku użytkownika, który ma komplet capabilities, ale on jest całkowicie nieszkodliwy na zewnątrz. Więc taki użytkownik, powiedzmy, tworzy potem sobie nowy net namespace, w którym ma capability do zarządzania wszystkimi interfejsami i tak dalej, bo jest rootem. I wtedy on może sobie bezkarnie te tuny, tapy, OpenVPN-y uruchamiać. Natomiast w praktyce na produkcji nie używałem czegoś takiego, bo tak jak wspominałem, user namespace'y kiedyś były bardzo młode i w ogóle do niczego się nie nadawały, teraz są tylko młode i prawie do niczego się nie nadają. Więc to jest jeszcze kwestia, aż to okrzepi. Także to jest coś, co się kiedyś pojawi, natomiast w tym momencie raczej nie. Wracając jeszcze do tego zarządzania pamięcią, jeżeli zdarzy się taka sytuacja, że zostanie przekroczona ta pamięć, to użytkownikowi po prostu ubijany proces, czyli jakąś aplikację. Tak, to znaczy po prostu wchodzi home killer, taki jak normalnie działa w systemie przy przekroczeniu całej pamięci. Tylko wtedy on jest ograniczony do tej konkretnej C-grupy. Natomiast właśnie jest tutaj mechanizm wprowadzony bodaj przez kogoś z Google'a, który pozwala na obsługę tych sytuacji z user space'ą, gdzie polega to na tym, że C-grupa zamiast dostać on killerem jest zamrażana, po prostu wszystkie procesy, przepraszam, nie wszystkie procesy, proces, który próbował zalokować pamięć bodajże, jest zamrażany, a do skonfigurowanego wcześniej procesu idzie powiadomienie bodajże przez event FD albo tego typu mechanizm, który mówi, że w tej grupie skończyła się pamięć, zrób coś z tym. I wtedy to już jest całkowicie w gestii tego procesu, żeby on na przykład coś tam poubijał, coś posprzątał albo zmniejszył limity, to już jest kwestia lokalnej polityki w danym systemie. Czyli domyślnie po prostu on killer wchodzi i sprząta, natomiast jeżeli chcesz to zrobić w sposób bardziej cywilizowany, to możesz to właśnie zrobić, możesz przenieść całkowicie obsługę on killer. To jest coś, co jest niemożliwe bez używania C-groups, no bo jeżeli uruchamia się on killer dla całego systemu, no to cały system już nie ma czasu na zajmowanie się takimi głupotami, jak uruchamianie czegoś user space'owego, bo będzie jest potrzebna natychmiast. A
W przypadku Seagrooves tak, można, można ten mechanizm przejąć i zrobić po swojemu. Dobra, dziękuję. Jeszcze ja mam pytanie. Mówisz, że trzeba schować warlock, żeby gość nie widział, że są inni użytkownicy, tak? No to znaczy, powiedzmy, jakiś tam skrót myślowy, no bo powiedzmy do tych logów warlocka i tak nie za bardzo będzie miał dostęp. Natomiast to są, powiedzmy, takie, powiedzmy, rzeczy, których nie powinien widzieć, no po co ma tam zaglądać, po co ma go korcić, że są tam jakieś logi i szukać, nie wiem, szukać tam szczęścia. Bo właśnie tak, no zawsze może się zdarzyć, że jest jakiś log, który sam sobie nie jest, nie wiem, jakoś tam krytyczny, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, na przykład, nie wiem, co nawet to może być log, powiedzmy, w którym będą zapisywane, że odpaliłem zadanie skrona dla użytkownika takiego. No i wtedy widać, że tych użytkowników jest tam więcej. No i można wtedy wyciągnąć ich nazwę. No dlatego, powiedzmy, to jest trochę już bardziej na zasadzie dmuchania na zimę. To bardziej istotne jest CFS, gdzie jest ta hierarchia Seagrooves i tam po prostu są katalogi o takich nazwach jak wszyscy użytkownicy i je widać. Nie, więc tam to jest bardziej istotne. To jest tak, że dajemy mu jego własne logi, czy po prostu chowamy całkiem i on może myśleć, że ktoś coś przed nami... Że po prostu może myśleć, że ktoś coś przed nim chowa i może to zastanawiać. To znaczy tak, tutaj no, możesz to robić jakkolwiek, czyli na przykład możesz albo tam mu wmontować pusty katalog i niech tam jest po prostu pusty katalog i tak chowamy przed tobą logi, co nam zrobić. Można tam na przykład rzeczywiście coś sfabrykować, nie wiem, niech tam loguje jego aplikacja na przykład, czy coś. Natomiast my nie robimy czegoś takiego, żeby uruchamiać każdemu użytkownikowi jego własnego sysloga, no bo nie ma to dla nas sensu. Ktoś jeszcze? Serio? Żadnych pytań? Naprawdę? Boicie się czy co? Dobrze, w takim razie proszę gorące brawa dla naszego programu.